I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy 18 września, wtorek. Witam Was tutaj serdecznie. Zaczynamy bez zbędnych em, rzeczy, a więc koń paprika. Spójrzmy tutaj, co tutaj się dzieje na samym początku, a więc Bitcoin. E, znowu mamy em, niezły spadek. Market cap, czyli całość wartości wszystkich krypto e, jest poniżej 200 miliardów dolarów, czyli 193 dokładnie. Bitcoin spadł i które to najlepsze projekty z ostatnich 24 godzin Steam 11,65% Cryptonex Futurecoin i które tutaj najmniej najwięcej spadły to jest Aurora 17%, Moax 13% i Walton Chain. CoinDesk nasz tutaj informuje właśnie o tym, że. Ethereum, a dokładniej Bankor, który był do tej pory na Ethereum, właśnie przenosi się do EOS po to, żeby po prostu miał szybsze bardziej transakcje, które zachodzą na ich bankor, to jest oczywiście platforma, to jest giełda, na której można tak naprawdę działać i wymieniać tokeny i krypto, więc bardzo dobra wiadomość. Jeszcze tutaj o Ethereum powiem, zanim przejdę do kolejnej wiadomości, że gdzieś usłyszałem na Telegramie, nie mam jeszcze tej wiadomości potwierdzonej że Ethereum wprowadziło tak naprawdę coś takiego jak a recurring payment, czyli polecenia zapłaty, czyli tak naprawdę będziecie mogli na przykład ustawić sobie w przyszłości kolejne zapłaty, jeżeli na przykład ktoś ma nie wiem patrona z któryś z waszych youtuberów, czy ktoś ma po prostu zbiera na jakieś cele charytatywne, czy wraz miesiącu będziecie mogli takie właśnie polecenie zapłaty, zapłaty ustawić na Ethereum. To jest taka bardzo fajna wiadomość, która może mieć, po prostu nie musicie być w momencie zapłaty, możecie ustawić sobie polecenie zapłaty na tydzień, co tydzień, co dwa tygodnie. Także bardzo fajna wiadomość. Kolejna taka wiadomość to jest 5 krypto, które warto patrzeć w, we wrześniu. Tutaj inwestuje nas mówi o tym invest in investinblockchain.com i tutaj mówi o Swarmie. Ja tutaj dam linki do tego, więc będziecie mogli sobie na spokojnie przeczytać. Stellar jest taką drugą, którą we wrześniu można obserwować. 0X Project, Enigma i Lisk. Dlatego sobie tutaj poczytacie, dlaczego tak się dzieje. Jak jesteśmy przy Inwestie, Inwest również informuje nas, że. 10 projektów, które są poniżej 10 centów, które mają bardzo wysoki potencjał. Pierwszym takim tu jest u nich VeChain. E, drugim to jest iOST. Oczywiście tu macie wszystko wyliczone, wy, wypaczone. Ja to zostawię. BitShares, CiaCoin, e, FundRequest. FundRequest osobiście mi się podoba, bo to jest e, ciekawy pomysł. BlockBorn, oczywiście inne projekty też, tylko nie mamy czasu, żeby tutaj o tym wszystkim po pomówić, bo to jest dzień dobry. Krypto. E, LoopRing. Civic, Decentralized, Cardano. I to są właśnie te wszystkie projekty, które one polecają. Nasdaq przejmuje kolejną albo pierwszą tak naprawdę giełdę we Szwecji. No zobaczcie, amerykańska giełda Nasdaq, która po prostu rozgałęzia się teraz w krypto i, i po prostu kupuje Sinober kryptę w Szwecji. Bardzo ważna wiadomość. Trasnost informuje nas o tym, że bardzo jest duża ilość na Bitcoinie, na shortcie. Przez ostatni dzień czy dwa zostały dodane 100 milionów shortów na Bitfinex. Czyli uważajcie, bo wiadomo, że market umie się bronić przed takimi właśnie shortami na dłuższą metę, bo może iść po prostu w drugą stronę wszystko. Reddit, właśnie tutaj wyczytałem w sprawie Cardano, że uważajcie na Shelly czyli taką dodatkową opcję w Cardano, która właśnie długo będzie wchodzić i która spowoduje, że Cardano będzie tak naprawdę bardzo zdecentralizowany i powinna się po tym wydarzyć bardzo duża pompa, czy jak to tam się, zwyż w cenie Cardano. Jeżeli ktoś ma Ledger Nano S i Digibyte, to proszę zaktualizować swoją najnowszą aktualizację, czyli oprogramowanie na Ledger Nano S. Trzeba odinstalować stare, tu wszystko po prostu oni mówią co i jak. Więc informuję Wam, że jeżeli ktoś ma Digibyte, po prostu musi nowe oprogramowanie zainstalować. I ostatnio Binance właśnie informuje o tym, że jeżeli na Telegramie spotkacie się z jakimiś kamerami, nigdy Binance nie prosił Was o wejście w jakiekolwiek rzeczy, w linki na Telegramie. Nie wchodźcie w takie rzeczy i na pewno nikt z supportu do Was nie pisze. Więc jeżeli na Telegramie się ktoś z Binance do Was podłączy, żadnych kont nie otwierać haseł, nic z tych rzeczy. Coin Infox Info informuje o aplikacji Around, która. No nie wiem, jeszcze nie informowałam was o tym, ale jest taka aplikacja Aircon, dzięki której pamiętacie, kiedyś jeszcze z 2-3 lata temu wyszła aplikacja na tablety, Samsung i telefony. Ludzie chodzili po miastach z telefonami i szukali Pokémonów. Na tej samej zasadzie działa właśnie ta Aircon. Aplikacja, gdzie można w różnych miejscach w Londynie czy, czy, czy w Anglii czy, czy, czy na całym świecie znajdywać za darmo tokeny czy monety. I tutaj już podłapali kolejną metodę jak ta technologia może być wykorzystana. Tak naprawdę, że wejdziesz do sklepu i odpalisz tą aplikację na przykład to jak odpalisz tą aplikację będziesz widział tylko w tej aplikacji, że coś jest na przykład 30% off, 15% off czyli fajna taka rzecz, kolejna adopcja blockchaina. W Chinach 21-dniowy Bitcoin Challenge, czyli e, pewna kobieta spróbowała w Chinach przeżyć za dokładnie 0,21 Bitcoina w 21 dni. To jest około akwiwalent od 1300 dolarów bez żadnej pomocy ich i, i donations I, i to jej się udało i, i między, między innymi też dostawała na boku bitcoiny od ludzi, którym się ten pomysł spodobał. Tak naprawdę spała w 24-godzinnym McDonaldzie w pierwszą noc, gdzieś tam znalazła rower. Ja dam linka, można sobie na spokojnie to przeczytać. Ethereum otworzył projekt, w którym używa, to jest na razie wersja beta swojego systemu DAI jako banku, czyli można będzie pożyczać Ethereum w przyszłości. Na razie sprawdzali to na, na stopie 5%, więc kolejna taka bardzo przydatna rzecz Ethereum. Ma Ether Wallet. Pamiętajcie, że jeżeli macie właśnie ten portfel, to ma najwięcej włamów z wszystkich portfeli. Ten portfel to jest do ściągnięcia i możecie go mieć na kompie, ale nie polecam, żeby na My Ether Wallet, czyli te wszystkie ERC 20 tokens przetrzymywać, bo bardzo dużo jest skamów, łamów i tego wszystkiego typu podobnych, więc uważajcie, jeżeli wybieracie, ja kiedyś zrobię film o tym, żeby jak najszybciej Was wprowadzić w świat twardych portfeli, czyli Ledger Nano S, już możecie się z tym zaznajomić, albo Trezor. Ekonomista przepowiedział, że 2020 będzie gorszy niż 2008 rok, jeżeli chodzi o, rec o recesję i wtedy właśnie nadejdzie czas na Bitcoin. To właśnie przeczytałem na Reddicie, więc bardzo e, pozytywna wiadomość w stosunku do Bitcoin. A wy jak myślicie? Jestem ciekaw w komentarzach, co wy myślicie. Czy tak naprawdę e, następna recesja będzie większa niż w 2008 roku, czy to będzie taka po prostu... E, Pole do pokazania się krypto i bitcoinów, czy, czy, czy jak wy właśnie uważacie? Jestem ciekaw. Napiszcie po prostu w komentarzach. I kolejną wiadomością to jest Konstantin Gladych, Gładych, może to nazwisko, po prostu opuścił projekt o nazwie Changeli, czyli Changeli to jest jedna z giełd, na której można kupować krypto. I na końcu porozmawiamy właśnie o. Bitcoinie, w jakim po prostu polu może się teraz poruszać, i widzicie, jednych takich telegramów, które tutaj otrzymałem dzisiaj, wykres to jest to, w jakim polu możemy się poruszać teraz z ceną bitcoina. Widzimy, że to jest 6300, 200, może spać nawet do 6200. Wiadomo, że spadliśmy poniżej. Ale rezystans jest na razie na 6,600, a możemy nawet dojść do 6,150, że bardzo dużo supportu jest przy tej właśnie cenie bitcoina. Ja uważam oczywiście, że nie wrócimy raczej do końca tego miesiąca do skali 7000 za bitcoin. Raczej będziemy oscylować w tych dolnych właśnie granicach za jeden bitcoin, a dokładnie 6,150 dolarów. Oczywiście jest jeszcze dużo więcej wiadomości dzisiaj, ale dzisiaj po prostu muszę tutaj szybko zwiać, więc te wiadomości, które takie najważniejsze tutaj przedstawiłem Wam. Pamiętajcie, że te, które się nie pojawią w dziennych audycjach, będziemy przerabiać je w weekend, te takie ważniejsze wymienimy w sobotę lub niedzielę. Ja dziękuję za wszystko dzisiaj. Pozdrawiam Was, życzę miłego dnia. Widzimy się już jutro w środę. Zostańcie z Bitcoinem oraz krypto.